I kolejny projekt uchwały prezydenta do rządu Jezusa dnia 23 października 2013 roku w sprawie projektu uchwały nr 294/2012 Rady Dzielnicy Ustnej z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie wniosku do kandydata miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego od przedrady dzielnicy ustnej gminy do realizacji w latach 2012-2014. Merytoryczna regulacja sprawy. Paragraf pierwszy. Paragraf pierwszy uchwały nr 294/2012 Rady Dzielnicy Ustnej z dnia 8 lutego 2012 roku otrzymuje następujące brzmienie. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pod nazwą dobudowa osiedlenia na terenie dzielnicy ustnej Kędzniki zgodnie z poniższym zestawieniem. Dobudowa osiedlenia na terenie dzielnicy ustnej Kędzniki, to jest temat, realizator Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Cel zadania, realizacja inwestycji polegającej na dobudowie osiedlenia zgodnie projektami dla 15 zadań, co przyczyni się do i dla poprawy bezpieczeństwa dla mieszkańców Dziemowicy. Lata 2012, faza realizacji inwestycji, opracowanie dokumentacji oraz częściowa realizacja zadań. Kwota i źródło finansowania 250 tysięcy, zadanie powierzone z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych prac oświetlenia. Rok 2013, zabudowa oświetlenia według projektu realizacja. 300 500 zł. Zadanie powierzone z zakresu budowy i przebudowy gminnych prac oświetlenia. 2014. Budowa osiedlenia według projektu realizacja. 300 000 zł. Zadanie powierzone z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych prac oświetlenia. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Wynik głosowania zarządu 3:0:3:0 wstrzymujących. Uzasadnienie. Uchwały podejmuje się w związku z koniecznością wykorzystania pozostałych środków finansowych. Proszę tu tylko różnica polega na tym, że w tym roku 500 zł dołożyliśmy w związku z ulicą promową. Prawdopodobnie ten krzyż dzierżawy. No ale niestety taka uchwała musi być. Dokładnie. Czyli to jest to otwierane z widzenia, czy to się państwa w tej kwestii? Nie ma chęci za tym poddać pod głosowanie. Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 7, 8. Dziękuję bardzo. Teraz sensowną uwagę i kolejny.